tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami vlogo z dupci kina w kinie. Odnośnie wczorajszego dnia niewiele wam jestem w stanie opowiadać, gdyż wstałam, nagrałam film, zaczęłam go wrzucać, w międzyczasie już przyjechał po mnie brat cioteczny i zabrał mnie na obiad do cioci. Niestety rozłożył mnie nie tyle kac, co mnie niestety rozłożyło przeziębienie. Głowa, zresztą jak wszystko inne w całym ciele, zaczęło boleć mnie tak, że myślałam, że nie wytrzymam. A biorąc pod uwagę, że na imprezie miało być 24 osoby, no to wiecie jak jest, po prostu harmider, dzieciaki, zabawa i w ogóle. I się nie czułam na siłach, a chciałam iść po prostu jakoś tak na Hobbita, pełna werwy i energii. To też stwierdziłam, że idę do domu, położyłam się u siebie w ciszy, przespałam się tam może tak z 15-20 minut. Jakoś tak na tego Hobbita poszłam żwawiej. Już nie tyle poszłam, to pojechaliśmy na tego Hobbita. I co? No, pojechaliśmy sobie do kina, oczywiście trzeba było być wcześniej odebrać bilety. W piątym rzędzie, więc nie najgorzej, ale dupy też nie urywało, no niestety. Czy no to jest tak mniej więcej po środku, ale chciałam tak 6-7 jest najlepszy, no, no były już bilety pozajmowane w niedzielę. No ale my oczywiście jak się spotkaliśmy wszyscy w piątkę, to śmichy, chichy i w ogóle, nie? I powiem wam, że co prawda widziałam, że jeden z moich braci się też nie był zachwycony filmem. Czy ogólnie jakoś tak Hobbit mu chyba nie podchodzi. Natomiast ja z drugim bratem ciotecznym, że czytaliśmy książkę i naprawdę jesteśmy fanami, to nam się fajnie oglądało. Natomiast chyba popełniłam błąd czytając książkę teraz tak, że byłam na bieżąco. Agata to co chwila po prostu pizgała ze mnie. Były, wiecie, co jakiś kurwa motyw odbiegający od książki, to mówię, o kurwa, no ja pierdolę, no nie wierzę, no bez jaj! Na motywie z pająkami powiem wam szczerze, że było mi słabo, nie? Nie polecam motywu z pająkami, naprawdę myślałam, że mnie tam kurwa potarga w tym kinie, nie? Tak, ja wiedziałam, że będzie ten motyw, ale no nie przypuszczałam, że go tak kuźwa rozbudują. Ogólnie motywy pozaksiążkowe bardzo kują w oczy i ja wiem, że oni to robią tylko i wyłącznie po to, żeby można było ten film rozbić na 3 zamiast na 2. Bo tak naprawdę mogliby w jednym dłuższym filmie ogarnąć Hobbita. Myślę, że jakby go podzielili na dwie części, to by było spoko. Ta trzecia już jest ewidentnie dla kasy i po prostu wrzucanie jakichś tam motywów z orkami, których w ogóle w książce nie ma, czy są tam tylko jakimś wspomnieniem, czy w ogóle motywy z Radagastem, w książce jest jedno zdanie o Radagaście. No boli to w oczy, jeżeli się czyta tak Hobbita na bieżąco. A już kurwa, pojawienie się Legolasa i laski z Losta, to jest po prostu kurwa amazing. Ja tak patrzę, mówię, nie. Nie. No nie! No come on! Kto to tam kurwa wrzucił? Oczywiście co? Jeden krasnolud mi się podoba. Jeden kurwa. Bodajże Kili. Ten taki czarny. Ja wiem, kurwa, jeden fajny z krasnoludów. Same kurwa brzydoki, to chociaż jest tak mniej więcej na jakiego popatrzeć. I co kurwa? I elfka go rwie. I rwie go ta zjebana elfka. No po prostu, może nie zjebana, bo ona jest fajna. Bo fajna laska, nie? Ale kurwa ma, no kurwa, 13 krasnoludów do wyboru, ona sobie wybiera tego, co ja? No come on! No! Po prostu masakra. A jeszcze motyw walki ze smokiem. I tak sobie mówię, kurwa, jeżeli smoka zabiją, zabije inaczej, żeby wam nie zaspoilerować. Jeżeli smoka zabije nie ta osoba, którego zabija w książce, to wstanę, kurwa, w momencie wyjdę z tego kina i nie przyjdę na trzecią część, nie? No ale wygląda na to, że jednak będzie tak jak w książce, bo już bym w ogóle tam chyba, nie wiem, rozniosła mi to kino. No po prostu ciśnienie mi podnosili co chwila jakieś motyw kuźwa z książki, który naprawdę zajmował cały taki długi rozdział. Motyw przebywania u pewnego kolesia. Kurwa, w filmie 10 minut.
motyw z elfami, którego w książce tak naprawdę nie było. W sensie tam wiadomo, że elfy w książce były, tak? No, natomiast nie było to tak jakoś mega tak rozbudowane, ten wątek, który oni tam poruszają. Nagle, kurwa, elfy przez pół godziny. No to nie mogli rozbudować tego wątku, który naprawdę znajdował się w książce i było z czego rozbudowywać. Nie, to oni go okrócili, żeby sobie móc wpieprzyć elfy. No i ogarnij to. No i to kurwa ogarnij. Ja tego nie ogarnęłam. Dałabym temu filmowi 6 na 10, ale że to jest Hobbit, to mu dam 7,5 na 10. No może tam w porywach do 8, bo go pewnie jeszcze z 5 razy obejrzę. No nie zmienia to faktu, że po prostu wkurzyłam się parę razy na tym filmie, bo rozjazdy z książką są ewidentne i to boli w oczy. Ja rozumiem, że książka tam ma 220 parę stron. No i ciężko by to było upchnąć na 3 filmy, no z drugiej strony po co to na 3 filmy upychać. No ale no nieważne, no mogli to trochę rozbudować, ale no po prostu no za dużo. Za dużo podokładali niepotrzebnych rzeczy. Mam wrażenie, że momentami to co ważne w książce oni tak troszkę olewają i to jest słabe. No. Ale i tak pójdę na tą trzecią część i tak tą drugą jeszcze obejrzę właśnie parę razy. Ale pogadać co mogę. No, po czym pojechaliśmy odwieźć Grzesia, bo rano szedł do pracy. Jeszcze sobie skoczyliśmy na wieś, aby tam się wszyscy tak usiąść, pogadać w spokoju. Wiecie, mój brat też z Krakowa przyjeżdża rzadko i w momencie, kiedy my się widzieliśmy, tak naprawdę w pierwszy dzień świąt, no to też było około 20 osób, no to ani pogadać, ani nic, no bo każdy go widział rzadko, tak. Gdyby się chciało pogadać, tutaj no nie ma jak, tutaj wszyscy gadają jeszcze wokół. Tak naprawdę wczoraj na tym obiedzie ja byłam naprawdę średnio przytomna, już po obiedzie to w ogóle myślałam, że zejdę. Jeszcze oczywiście były schabowe, których ja nienawidzę, więc musiało być bez mięsa. No nic, trudno. A jak były w sobotę rolady, znaczy w sobotę, w środę rolady, to kurwa nie poszłam na ten obiad. Ja się śmiałam, że karma jest dziwką i dlatego w czwartek schaby były. Nie poszłam do tej ciotki na obiad, to miałam karę, nie? Nie, ogólnie śmiechowo. No, ale w końcu mieliśmy okazję sobie tak właśnie usiąść wieczorem, jakoś tak pogadać sobie w czwórkę i naprawdę było w poko... Chciałam położyć słowo spokoj w porzo i wyszło coś dziwnego. No. Także, kurde, no święta, święta i po świętach. No ja wróciłam do domu gdzieś dopiero w okolicach w pół do pierwszej. Wojtek coś tam jeszcze mi pisał w międzyczasie. Czy jak jechałam właśnie na wieś, to mi pisał, za ile będę. No, powiedziałam, że jadę na imprezę, więc... No, że on też dzisiaj do pracy, no to nie posiedział, to może sobie dzisiaj coś tam pogramy. Czy to wypadałoby coś dla was nagrać na weekend? Aczkolwiek... no, nie obiecuję wam filmów ten weekend, bo... No w ogóle ja nagrywam ten film o godzinie 9 rano, zasnąłam o 3, obudziłam się o 6, nie mogłam teraz zasnąć i... Nie wiem, dziwnie sypiam ostatnio. W ogóle cały czas mam jakiś chory katar, budzi mnie ten katar, to mnie już wkurwia. No po prostu cała moja rodzina chora. Po prostu wszyscy. Agata na Wigilii, kurwa, normalnie smarkała, płakała. Znaczy w sensie łzy jej leciały. Wszyscy kuźwa kaszlą. No po prostu jest masakra. Nie wróżę sobie najlepiej, chociaż się szprycuję lekami ile mogę. No ale jest lipa. Pod tym względem jest lipa, także kończę, aby was tym katarem nie zarazić. Dzisiaj jeszcze będziecie mieć o 15 czy 15.30 Szagiego i o 17 albo 17.30 Gianna Sisters. Jak mówię, ja się postaram na jutro, chociaż też na weekend, chociaż nagrać tam Luciusa. I to się postaram, żeby było. Natomiast dalej nie obiecuję, muszę się tak jakby wdrożyć, bo niby tylko 3 dni świąt, ale jakoś tak totalnie się... Naprawdę przez to, że tak sobie wychodziłam codziennie i ten czas z rodziną, wracałam późnawo i w ogóle jak się oderwałam w ogóle od wszystkiego i tak mi się ciężko wdrożyć. Próbowałam coś pograć, ale coś tak... No nie idzie. Dobra, misiaki, kończę, idę wam to wyrzucać.
Nie ukrywam, że wersja kiny w kinie już jest jedna na YouTubie, to czy ją sobie zaraz usunę. Natomiast ja ją wczoraj nagrywam, a byłam po winku Pawełka i to winko było takie dość mocne, więc wolałam nagrać to dla pewności jeszcze raz. Aby nie było, że pierdzielę jakieś głupoty. Znaczy ja zawsze pierdzielę głupoty, ale wiecie, tak jakoś bardziej niż zwykle. Dobra. No oczywiście tamten film 7 minut, ten już kurwa 10. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, cause you will never win.